Jesteśmy ponownie w Berlinie u Tomka. Patrzcie, jakie to fajne. Lubię takie futurystyczne rzeczy. Tomek, co tam się stało w nogę? Walkę miałem wczoraj. Jaką walkę znowu? A z takim ruskim bezdomnym. No bo szedł i kopnął mi tu w ten, nie? Kopnął, idziemy. No. Z całej siły. No i tak kopnął, że się wywrócił. No i mało co nogi nie złamał. No i noga go bolała. No i zacząłem się śmiać z tego. No i później siedziałem, głowa w dół. On z nienacka podleciał i mnie tak chwycił, że nie chciał mnie puścić, nie? Żebym się podniósł. No. No i szamranka, ludzie się zebrali, zaraz policja. No i udało mi się wymknąć, no i go wiesz. Spacyfikował, tak? No załatwiłem go ja. Poszedł do sklepu. Byłem już nastawiony, że jak wyjdzie, to będzie dalej wojował. No ale wyszedł, podeszedł, wytłumaczył. Ja mu powiedziałem swoje, on powiedział swoje. Podał rękę i wszystko, i się zakończyło na tym, nie? Okej. Okay. Czyli, no. Czyli bez żadnych ceregieli się odbyło. Tak. I wiesz, no i okej. Okay. Mówisz, Rosjanin? No, bezdomny, nie? A wiesz, a moja skrzynka, ją ciężko przesunąć, bo ja pod tą skrzynką mam jeszcze jedną skrzynkę. Okej. Okay. I w tej skrzynce mam jedzenie i na skrzynce są dwa duże kamienie położone, że wiesz, że ciężko przesunąć. No i on jak kopnął, skoczy na tą stronę, bo to... jak kopnął, to się wywrócił, nie? I wiesz. No i on do mnie, pretekst, mówi, no to po co zaczynasz? Bo się śmiałeś. Ja mówię, no to po co kopałeś mi skrzynkę, mówię. Chłopie, bo się śmiałeś. No i wiesz. Głupia awantura. I wszystko załatwione. Najważniejsze. Dobrze jest. Tomek pracuje cały czas. O proszę. O proszę. Patrzcie, jakie skarby można tu znaleźć. O. Zaraz jakieś kółka do czepi będzie jeździł. Nie. Koła, nie koła. Żeby nie wylecieli z Decathlonu, bo będzie awaria. Zobacz, nówki te. Ale kółka by trzeba było. Koła to. Tylko trzeba, w tej są. Nówki. Chcesz? Nie, ja mam rolki. Dokupisz kółka i masz nówki rolki, stary. Mam rolki. Może ktoś będzie z widzów chciał. Jak nie, to nie. Mi są niepotrzebne. Dętkę do rowera? Też nie chcę, Tomek. Materac dmuchany? Też nie. Także widzowie, jak coś potrzebujecie, to dajcie zamówienie, ja wam przyniosę. Tomek wam ogarnie. Tak. Widzicie, jakie rzeczy są w śmietnikach? Idziemy. A spotkałem takiego ostatnio człowieka, który jeździł na rolkach, wiesz? Tu z tych śmietników trzy nowe te hulajnogi wyciągłem. A to mówiłeś o tym. No. No ale ostatnio spotkałem takiego, też bezdomny chłopak, młody. No. Z tego co mi opowiadał, to jeździł zawodowo, wiesz, na rolkach. No. No to może takie rolki to by i były mu potrzebne, ale tutaj nie będziemy za niego decyzji podejmować. Ja powiem ci, kiedyś to robiłem tak, że brałem i trzymałem u siebie, nie? No. I tam jak ktoś chciał, to dałem. A teraz nie zbieram, bo
dochodziło do tego, że naprawdę za dużo tego wszystkiego było, wiesz? No właśnie. A wiesz, zbierałem tak i wystawiałem i pisałem, że za darmo oddam, nie? I to było dużo chętnych? Pewnie, że przychodzili, brali. Oczywiście. Pamiętam, jak jeden Chińczyk mnie denerwował. Przychodzę, to już pod wieczór było, przychodzę, patrzę, tylko dwie te rurki zostały od siedzenia. A były dwa koła, cztery lampy, cztery nowe opony. No było dosyć sporo, a on to wszystko zabrał. I słuchaj teraz. I zostawił kartkę z numerem telefonu. No i ja wróciłem zdenerwowany, że mi ktoś ukradł to, co mógł wziąć sobie za darmo, bym dał. No i uwierz mi, że nie spodziewałem się, pojawił się. Ja od razu do niego wyskoczyłem z japą, awantura. Dlaczego? On mówi, nie, ja ci zapłacę. No to ten. I to było wtedy za to, że zabrał. Od niego wziąłem pieniądze, 30 euro mi wtedy dał. No. Za to, że ukradł. A, czyli nie rozliczył się z tobą. Tak. No i normalnie go skasowałem. No po prostu zostawił ci numer, zainteresował się tematem i zabrał. Ale źle, że wziął. Mógł poczekać. No mógł poczekać. Może bał się, że ktoś wcześniej zabierze, wiesz? Nie wiem. Mógł się bać. Dużo takich rzeczy żem wystawiał i za darmo oddawałem. Buty takie nowe też miałem. Taka jedna pani chciała. I taka zdziwiona, za darmo? Ja mówię, oczywiście. No i jej dałem, ale wiesz, jak to tam za darmo, 5 euro mi dała. No i później uwierz mi, że kiedy nie przechodziła koło mnie, to zawsze mi rzuciła do miski monetę. No i to jest właśnie to, że ludzie pamiętają. Uwierz mi, że tak jak ja, dlatego nie sprzedaję. Bo wiem, że lepiej na tym wyjdę, jak dam to za darmo. No tak. Jak ten. A nieraz, uwierz mi, miałem rzeczy, które oddawałem za darmo. Śmiało mogłem wołać nawet po 100 euro. Tak jak hulajnogi. Tak samo. Zrobiłem. Ile taka hulajnoga w sklepie kosztuje? 140 jedna kosztowała. 3 sztuki miałem. I sprzedałeś je? No, za darmo. Za darmo, a dostałem dwie dychy. Aha. Za jedną. I ten. I wiesz, okay. A bez problemu mogłem wołać 100 euro i bym dostał, bo to nowe były. W kartonach wszystko, nie? No, zapakowane. Też tu z Decathlona. Ale tu trzeba uważać, bo jak cię złapią, to możesz mieć problemy. A dlaczego? Bo nie możesz, nie? Bo to jest, jak to się mówi, no oni to recyklują cię jakoś, tak? I to już nie może to nie może być już do użytku wystawione. No ciekawe. No i wiesz, tak jak mnie widzą, oni wiedzą, że ja tu chodzę, biorę. No to może. No bo przecież jak nieraz wystawię przed hitem, to widzą. Nie? To raz się aż ich ochroniarz z tego, z Decathlonu zainteresował i do mnie podeszedł. Bo myślał, że ja to nakradłem z Decathlonu. No okej. Okay. A jakby na przykład przyjął sobie ktoś z Polski to zabrał, no to co, wygoniliby go? No jakby zatrzymali, to by zabrali, nie kazali wziąć, by to z powrotem zabrali, nie? No ale on by to do Polski wywiózł przecież. No to co? No to jaki to recykling? No tak, no zgadza się, ale wiesz jak to oni tu patrzą, no. Nie możesz, nie? No nie możesz. Nie możesz, bo tak naprawdę te śmietniki nie są na zewnątrz, one stoją zawsze w środku tam. Są wystawione, bo będzie śmieciarka jechała. Aha. I one są cały czas w środku, nie? Zabezpieczone, żeby okay. Nikt nic nie wziął. Tylko wystawiają tam na godzinę, półtora, jak śmieciarka ma przyjechać. No ja zawsze tam idę i zawsze ten. Wieszaki sobie leżą. I zawsze wiesz. Zawsze, nie? No. Fajnie, zadowolony jestem, bo załatwione jest to, co ten. Porozmawiałem Tomek, z nią. Tomek, nie mów już nic. No. Nie mów już nic. Porozmawiałem się z nią trochę. Super. Gdzie idziemy, powiedz? Idziemy się, przejdziemy po drodze, zajdziemy do fryzjera, ja się obetnę.
No, obetnę się, zajdziemy do fryzjera. I ten. Jak będziemy wracać, zajdziemy do sklepu, ja zobaczę, czy te sandały są, co chciałem sobie kupić. No koniecznie, bo jest ciepło i jest problem. No niekoniecznie, żeby... no bo zobacz już całkiem. No nie, no to ja już tyle szukałem, nawet w ortopedycznym. Muszę coś wymyśleć, bo naprawdę nie udało się. Muszę coś wymyśleć. A ciepło jest i... No, to nie jest korzystne. Mam jeszcze gorzej z nią, bo jak wychodzi, wszystko wyciąga. No tak, ona się zaparza w tych butach, to jest... Wszystko wychodzi. Niedobrze. To i smród i to, kurczę. Na mnie to jest denerwujące. Jak tam gdzieś widziałeś te sandały, to trzeba je... Na mnie to jest denerwujące i... naprawdę. I nie ma tematu. Już teraz jest okres, gdzie będę, gdzie muszę ten bardziej zerkać na nogę, bardziej ją ten pilnować. Chodź, przejdziemy po rynku. Co ty na to? Ty lubisz tutaj ten ryneczek. Nie będę ci odbierał tej przyjemności. No wiesz, takie rzeczy, że nie raz można by było coś zakupić. Młode ziemniaki już są. Potrzeba. Kilo. Jabłuszka. Ale to takie dziwne te młode, bo młode... U nas te młode takie białe były. O, do tego koperek. Jaki gatunek ziemniaka. Ja pamiętam, no, szłem na pole, haczką kopałem ziemniaki, koperek, bo mieliśmy swój, jajka i ten... Mama robiła jajka sadzone, ziemniaki z koperkiem, tłuszczem polewała. A. I do tego mizeria. Nic nie mów. Stary. Mizeria to jest chyba najlepsza sałatka, taka przystawka do obiadu. A jak ogórki żeśmy posadzili, to jadłem, robiłem sobie z tym, bardzo lubiłem, z octem. Mama zawsze się do mnie darła. Bo ocet krwinki czerwone zabija, nie? No tak, no ale jak to... A ja kroiłem w talarki te... ogórki i octem zalewałem. Rozumiesz? Taką tom robiłem. Tak lubiłem, że nie wiem, nie? Co tam patrzysz, Tomek? Radio patrzę. A gdzie twoje radio? Już wykończyło się. To drugie? Coś się stało, fal nie może... Nie łapie. Przestroiło się może. Grajbuszy, Tomek. Już nie chcę żadnego z tych radii, bo te radia są zepsute. Fali nie łapie radia. No może jakiś system zmienili. Tak jak ja mam, fali nie łapie. No nie łapiesz fali, ale tak może być, wiesz, bo u nas też zmieniają system. Ja miałem to samo. Na cyfrowy, a te radyjka mogą być analogowe. Nie wiem. Dobra, co, idziemy do tego fryzjera? Tak, Tomek. Idziemy, coś kaszle. Kochać. Klimatyzacja się odzywa. Pójdziemy do fryzjera. Teraz? Tomek, a nie miałeś kiedyś takich myśli, że mógłbyś sobie po prostu zrobić krzywdę i przedawkować? Miałem, ja nie, no to powiem ci... Nie bałeś się tego? Ja powiem ci coś takiego. Wiem, że takie coś może być i to może być w każdej chwili i w każdej sekundzie. Ja o tym wiem doskonale, ale nie myślę w ogóle o tym, wiesz? Nie myślę, bo powiem ci, że... To może w każdym momencie nadejść. W każdym momencie, kiedy idę, nie? I podaję. Na pozażyciu
to odczuwasz tak, jakbyś tracił swoją osobowość? To znaczy? To znaczy, że po prostu jesteś inny niż... Całkiem, że inaczej jakiś ten? Tak. Nie, powiem ci, że nie czuję jakiejś innej zmiany. Może mam chwilowe takie inne te, wiesz? Taki lekki jakby lęk, coś takiego, ale to tylko jest przez chwilę, nie? Wiesz, o co chodzi? Tak. Taki ten, ale nie. A boisz się śmierci? Pewnie, że się boję. Już 3 razy się otarłem i to otarłem się naprawdę, że jestem sam. Sam zdziwiony, że ja chodzę. Bo każde moje otarcie o śmierć zawsze u lekarza było zadziwieniem. I zawsze było powiedzeniem, że ja powinienem już tam być, na dole. Cud, jakiś cud. Widocznie jeszcze nie jest twój czas, Tomek. Dlatego mówię, ja mam jeszcze coś tu do zrobienia, tylko nie wiem jest co. Misja? Ja mam coś tu do zrobienia, ale nie wiem co. Ale to, co mam do zrobienia, to jest do zrobienia w momencie, jak żebym nie był odurzony, tylko normalny, takim. A powiedz mi, Tomek, a jako dziecko bałeś się czegoś? Było coś takiego, czego się bałeś? Jako dziecko? Pewnie. Burzy się bałem. Ciemności, jak ciemno było, bałem się iść sam. Ile razy było, że do pokoju. Nawet do pokoju się bałem iść. No. Z pokoju do pokoju? No ja. Dużo. Było. Tak. A nie bałeś się czarnej wołgi? Pewnie, że się bałem. Nawet jeździła. Tak, kiedyś tak straszyli dzieci, pamiętasz? No. Że bądź grzeczny, bo pewnie, jak nie, to przyjedzie bałem. Czarna wołga i cię zabierze. Patrzałem nie. A straszyli ciebie rodzice w jakiś taki sposób? Mama jak nastraszyła, to patrzałem. Zawsze na podwórku stałem, jak widziałem czarny samochód jeździ, to uciekałem do domu. No. No właśnie. To są te klimaty. Chodź, bo będziesz ty musiał zapytać, czy mnie obetną, bo ja jestem bezdomny i nie chcę obcinać bezdomnych. Wiesz, o co chodzi? Okej. Zachowują się po chamsku. No dobra, Tomek, to tutaj na razie zakończymy, bo no, na chwilę widzowie zakończamy, bo wracamy będę się za chwilę. Obcinał.